To jest pierwszy raz, w którym pomagamy ramem wydostać parę. Wypożyczyli sobie Nissanka i no niestety, jak widzisz, o kurde! Teraz nie wchodź tam, stary, teraz wszedłem po pół kostki. Tu jest moja dziura, mam całego buta mokrego, więc nie dziwię się, że tak się to stało. Chciałem wam pokazać, jak to z tamtej strony wygląda, ale... ale zimno. Ale chyba sobie oszczędzę. We are doing automotive program connected with cars, Tesla and Dodge Ram, and we are from Poland, YouTubers. That's our content. So. Okay, w końcu się dzieje. W końcu się dzieje. Okay, so you can go into the car. Yeah. Zapnę napęd 4 low. To jest dwa razy jakby mocniejsze auto w terenie jeszcze. Are you ready? Yes, ready. No i udało się, bez problemu. Bez nawet mocniejszego szarpnięcia kołami. Okay, so good luck. Have a good day. Winter Trip High Five. Ekspedycja Nordkap. Lapland, Finland. Ajo. Po całym dniu trasy od Nordkap przez granicę. Jesteśmy w Finlandii, w takim domku dzisiaj będziemy spali. Trochę regeneracji i jutro rano znowu wyjazd. Jak ci się jechało? Super, darmowe ładowanie na końcu najlepsze. Stacja ładowania nie działała, w sensie nie mogłem jej odpalić, więc... Nudy. Więc i tak, Dodge upalił kolejny milimetr swojego bieżnika. Nie będę was zanudzał takimi rzeczami. Nie no, ale czekaj, czekaj, stój! Jedno ci muszę przyznać, Daniel. Szacun. Naprawdę nie spodziewałem się, że Tesla dojedzie na Nordkap. Myślałem, że powiesz, że wydałem tylko jakieś 200 zł do tej pory. To jest fajne, nie? Tak, to jest super, ale szacun za to, że Tesla dojechała i nie było ani jednego problemu, w którym musiałbym ratować Teslę. Więc to spoko. Ratowałem inne auta z kolei i ja się tego nie spodziewałem i wielu widzów się tego nie spodziewało. Dlatego tutaj należą się słowa uznania. Witajcie, witajcie, witajcie. Kolejny piękny dzień, tym razem w ciągu dnia. Pokazuję wam miejsce, w którym spaliśmy. Cudowny domek. Tutaj każdy w Finlandii ma swoją saunę. Ja niestety z niej nie skorzystałem. Lecimy dalej na południe Finlandii, do Rovaniemi. Taki samochód z gąsienicami mieć? Można by jeździć sobie po lasach. Dobry, witajcie kochani. A gdzie to się idzie? Pobawiłabyś się, Aizo, co? A teraz pozdrawiam was z zamarzniętego jeziora. Coś niesamowitego. Minus 30 stopni, robi swoje, co? Dojechaliśmy właśnie do Santa Claus Village. Jesteśmy przy Arctic Circle, ale najpierw idziemy złożyć list do świętego Mikołaja, żeby mieć mega fajne prezenty na święta. Byłaś grzeczna w tym roku? Zawsze. Cały czas jesteś grzeczna? No to pięknie. Idę poprosić o więcej ładowarek i więcej samochodów elektrycznych. A ja idę poprosić o więcej samochodów spalinowych, więcej V8-ek, 10-tek, 12-tek. Ostatnio słyszałem, że CZ-a się wznawia z produkcją, więc cudowne info na dzisiejszy dzień. Moim marzeniem zawsze było być jak święty Mikołaj, więc... Tada! Więc... Żółty Mikołaj spotkał czerwonego Mikołaja, Żółwik! Yes, hello, hello, high five. Hello! My name is Santa Claus and next Christmas I'm coming again with my flying reindeers to Poland. I like Polish people are very friendly and Christmas Eve I have a many surprise for you, all the Polish people. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Happy New Year. Happy New Year. How many power horses does your reindeers have? Yeah. Ah, more than aeroplanes. If I come with my flying reindeers to Poland from
Arctic Circle, Finland, it's about 11 minutes, yeah. Better than my Challenger. Yes. Mikołaj pokazał mi swój letni powóz. Yes, superancko. Yes, yes, ale jest okej. No i to się rozumie, nie jakieś elektryki. No tam, elektryki są najlepsze. Może za rok będzie Tesla. Buy electric Porsche Taycan. Okej. Okay. So fast. Super, super spotkanie ze świętym Mikołajem. Prawdziwy Mikołaj z Rovaniemi, z Laponii. To jest ten, który wam daje co roku prezenty. A i tu jest Arctic Circle. O którym wam mówiłem. Arctic Circle. To jest ta brama. I ja jestem na razie poza kołem podbiegunowym. A uwaga, hopsa! W tym momencie już jestem na kole. Ale byłem przez ostatnie 2 tygodnie, więc lecę dalej, bo tutaj trochę cieplej, tak mam wrażenie. A z Mikołajem? 30 euro. Chce pani? Z polskim Mikołajem żółtym. A, do zdjęcia. Dobra. Potem pani wywołamy. To nie, to jest jak to było, rozpuszczony syn Mikołaja. Niegrzeczny syn, tylko dla niegrzecznych pań. Do widzenia. Po wizycie w Laponii odłączyłem się od Tesli. Pojechałem sam w głąb Finlandii. Potrzebowałem tego. Czułem, że odpocznę w samotności. Chciałem pozbierać myśli, odetchnąć i żyć z naturą. Znalazłem chatkę z miejscem na ognisko, zatrzymałem się na moment. Przemyślałem, że dobrze będzie tu spędzić resztę dnia. No i zrobiłem ognisko. Ten jeden dzień dał mi tyle przemyśleń, tyle wewnętrznej energii, że nawet sobie nie wyobrażacie. Następnego dnia wypiłem kawę w Helsinkach i ruszyłem promem do Estonii. Miałem czas na nadrobienie lektur, odpisanie na maile czy podsumowanie kosztów. Wydałem na paliwo jakieś 7000 zł, a jeśli kupować rama, to tylko z gazem. Pamiętajcie. W trakcie powrotu do Polski zdążyłem poznać jeszcze nie jeden patrol policji. I Prudnik! Ram Factory. Tu, gdzie wszystko się zaczęło, tutaj też wszystko się kończy. A przy okazji pokażę wam, jaki jest przebieg końcowy. Ponad 10 tysięcy kilometrów przebiegu na Nordkap i z powrotem. Ram dał radę? Dał radę. Tesla gdzieś tam w Finlandii, nie wiem czy zakopana, nie wiem czy dojedzie w ogóle, czy prądu starczy, ale ja z tego miejsca pragnę bardzo podziękować serdecznie przede wszystkim Ram Factory za samochód. Nie było innej opcji, auto musiało dojechać, więc dojechało. W końcu spali nowe auto. Bardzo dziękuję firmie alkopatrol.pl za wsparcie projektu. Bardzo dziękuję Danielowi i Damaris za towarzystwo. A ja bardzo wam dziękuję za całą wyprawę, którą mogliście śledzić. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia już w kolejnym tripie, czyli Summit Trip High Five. A to co w Summit Trip High Five? Przygotowałem dla was coś niesamowitego i mam nadzieję, że dopnę to do końca. Do zobaczyska w następnym odcinku już normalnego programu High Five. Cześć! Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach ludzi.